Dzień dobry. Przepraszamy za opóźnienie, ale jesteśmy. Tak się pozwolę przywitać. Bycie rodzicem to było wasze marzenie? Moje tak. Najpierw było marzenie, żeby... Znaczy ja w ogóle poszłam za marzeniem posiadania córki. Ja nie chciałam mieć dziecka, chciałam mieć córkę. Nie myślałem o tym. W sensie nigdy nie myślałem o tym, czy chcę mieć dziecko, no i tak jakoś poszło. I kto się urodził? Mateusz. Mateusz, a ty się cieszysz, że rodzice biorą w tym udział? Myślę, że to się przyda innym ludziom. O, może w ten sposób. Pierwszy coming out Mateusza był taki, jak większość dzieci transpłciowych, że jest lesbijką. No wtedy ja się bardzo ucieszyłam, bo mi się wydawało, kurczę, to jest to rozwiązanie. To go tak niszczyło i zżerało od środka. No ale po jakimś czasie Mateusz przyszedł, że to no, jednak nie to i że on jest chłopcem. Bardzo dużo zależy od reakcji rodziców przede wszystkim, bo myślę, że jak ktoś jakby, może ja też nie dostałem od razu akceptacji od początku, wiadomo, bo trzeba czasu, ale jakby jeżeli rodzice bardzo długo tak to odpierają, to ta osoba też nie czuje się, jakby mogła być sobą i przez to ten problem robi się coraz to większy. A jak zareagowałaś? Tak na zasadzie, ja pierniczę jeszcze to. Więc ja mówię, no nie. Pamiętam te słowa. Tak, tylko to było grubiej. Pamiętam te słowa, bo często były powtarzane. Tak. Wtedy zareagowałam niestety. No i no na pewno taką... lepiej niż ja i tak, no. Niż ja na samym początku, więc wiesz. Najpierw był brak reakcji, ja pamiętam, że tak zostałeś. Działo, słuchaj. No, ale nie przypomnę. Domyślam się, że nastąpił mały reset systemu. No. Tak, to na pewno, Ja na początku nie przyjąłem tego z żadnym, że tak powiem, entuzjazmem. Zatkało mnie. Potem generalnie wydawało mi się, że jestem w stanie to wszystko zaakceptować, ale no, przyszedł kryzys. Miałeś dużo złości w ogóle, nie? Znaczy ja byłem, nie wiem na co byłem zły tak naprawdę. No na tą sytuację? Dlaczego? No przecież to jest moje dziecko. Znaczy w sensie takim, albo dlaczego ja może, nie wiem. Dlaczego mnie to spotyka, a nie ma nikogoś innego? Nie wiem. Byłem w szoku, w szoku byłem i nie wiedziałem, czy sobie z tym poradzę. Sytuacja taka patowa, nie? Bo byłam w zasadzie, już też potem nerwy traciłam i do ciebie, nie? No. W pewnym momencie taki brak zrozumienia robił między nami wszystkimi, nie? Więc każdy był potem taką samotną wyspą. Kilka dni trwał ten kryzys, nie wiem, czy może tygodni, nie wiem, już teraz nie pamiętam, ale Ania postawiła twarde warunki. Powiedziała, że no w takim razie tak nie możemy żyć dalej, no musimy coś wymyśleć. No i powiedziała, że albo będziesz z nami, no albo będziemy musieli się rozstać. Chciałbyś, Daniel, coś powiedzieć Ani? Jestem wdzięczny, że pozwoliła mi zostać z nimi. Z wami. Z nimi. Bo mogło to się potoczyć równie dobrze inaczej. Mogła powiedzieć, to w takim razie dobra, to na razie, pakuj się. Jakbyś mógł coś powiedzieć do siebie z tamtych lat, to co byś powiedział? No to musielibyście wypikać. Ale no, co bym powiedział? Nie wiem, człowieku, weź się w garść. Zobacz ile złych rzeczy wyrządziłeś. Naucz się słuchać. Nie oceniaj od razu, no i bądź przy nich. Ich wspieraj. No i kochaj.